Hej, witajcie w kolejnym odcinku Mgieł Ravenloftu. Będziemy kontynuować walkę o przetrwanie, o wszystko, o honor. Nie wiem, o co są walki, jak tam, nie wiem. O nie życie, oglądam. Oskar, o życie, to jest to słowo. No, o życie, o wszystko. W każdym razie nie wiem, czy drużyna przeżyje ten odcinek. Zastanawiam się. Nie wiem, czy mam scenariusz na to, jak nie przeżyje. No ja też się zastanawiam, bo tak ostatnio, my jesteśmy świeżo po nagrywaniu tego one-shota na żywo, który miał miejsce dla was kilka tygodni temu, więc ostatnio mieliśmy radość, śmiechy, zabawę i dzisiaj będzie, mam nadzieję, że... Jeśli wszyscy umrzemy, to możemy po prostu teleportować nasze postacie z one-shota tutaj. Tak, o, tak? Super. Na pewno z Fejrunu do Barów i znajdzie się jakiś ale na drugich levelach z jakiegoś powodu dalej. Tak, tak. Kompletnie... I oni tylko dobiją tą kobitę Babel Zagę i będzie. To oni z kolei zginą dwa dni później, jakby przyszli do Barowi, ale... No, także... Ale zapraszamy do naszego one-shota na żywo, to jest ważne. Tak, jeżeli ktoś super. Z was uminął go jakimś cudem, to dla nas to jest jeszcze świeża sprawa. Można sobie przyjść, obejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda, kiedy nie ma żadnego montażu, więc jest tam trochę takich quirków, jest takich trochę momentów, gdzie, nie wiem, komuś wysiada internet, albo zastanawiam się, jak działa ta gra w ogóle, w co my gramy tak naprawdę, ale poza tym jest sprawniej, szybko i sympatycznie, więc zapraszamy do tej historii. No, a teraz wracamy do tej historii, tej długiej historii. Może po raz ostatni. Znaczy, to historia będzie trwała. Pytanie, sam który... będziesz tu siedział bez nas. Oskar będzie sam. Ja będę siedział, będę wam opowiadać. Oskar będzie tylko Oskar, jak David Attenborough będzie opisywał. Ja dalej liczę, że jacyś bohaterowie przyjdą pomścić nie. was. Jeśli nie, nie totalnie chcę tego. Odcinek, jak zginiemy, chcę odcinek, jak robisz Davida Attenborough w świecie Barowi i jak pięknie tam sarny biegają po lasach. Przechadzamy się po tym, tak. Here we can see a castle. Standing high on the cliffs. Dobra. Więc... Splendid. Splendid. Dobra, więc jeszcze oczywiście musimy podziękować wszystkim naszym osobom wspierającym na Patronite, bo takie rzeczy jak to, że to ma 40, tam zbliżamy się do 50 odcinka, to, że możemy robić one-shoty i całą masę innych rzeczy poświęcać na to czas, to dzięki wam, więc bardzo, 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 bardzo wam za to dziękujemy. No, i nie mamy dalszych ogłoszeń, więc możemy przejść do zabijania postaci w mgłach Ravenloftu. Wracamy na pole walki na bagnach Beres. Udało wam się w bardzo ciekawy sposób rozzłościć starożytną być może wiedźmę. Były problemy komunikacyjne przez czar cisza. W każdym razie doszło do starcia, w którym ożyła jej chatka, która bardzo poważnie sponiewierała Rokiego. Chatkę udało wam się wyłączyć, wyciągając klejnot Martikowów ze środka. Przy okazji zauważyliście również, że w chatce znajduje się niewielki golem z ciała, ukształtowany na niemowlaka. W każdym razie w tej chwili znajdujecie się w chatce, która jest powoli otaczana przez nieumarłych. Nadchodzą również Lyzagi strachy na wróble, a sama Lyzaga unosi się w ogromnej czaszce smoka z 20 metrów nad ziemią. Właśnie rzuciła czar, przez który dusząca mgła zaczęła rozprzestrzeniać się po całym domku, być może zmuszając was do wyjścia. I przechodzimy od razu do walki, więc jest tura Pins, w której Pins otrzymujesz 26 obrażeń od trucizny. Jak problematyczne będzie wyjście z tego drzewa? Bez problemu. Zejście z na dół. Bez problemu. Możesz liczyć bez żadnego utrudnionego terenu, możesz biec... Jedynie dolicz 5 za minięcie Rokiego, a tak, jeżeli chcesz wyjść, a tak, to biegniesz normalnie.
To w takim razie chcę się przesunąć tutaj, żeby wyskoczyć szybko z tego drzewa, z tej chmury gazu, starając się nie oddychać i wbiec bezpośrednio do tej ciszy, która jest cały czas... Tak, tylko w tym momencie ty nic nie słyszysz, co inni mówią, ale ani ciebie nie słychać, jak już tam wbiegasz, ale okej. Natomiast wciąż możecie Lizaga trafić swoim czarem, bo ona nadal może czarować. O ile nie wymaga usłyszenia, tak? Tak. I w takim razie, czy ten zombie, który jest blisko mnie, czy on jakby zwraca jego uwagę w momencie, w którym... Tak. Raczej zwrócą się w swoją stronę. Więc korzystając z tego, że stoję w ciszy, ale widząc, że bezpośrednim zagrożeniem w tej chwili są zombie, którzy gdzieś tam obok się znajdują, to chcę po prostu zacząć strzelać do nich. Mam nadzieję, że się uda. Więc, strzelam do jednego z zombie. I czy to robi na nim jakieś wrażenie? Bo zadaję mu 26 punktów obrażeń. Czy on wygląda na... Twoja strzała, generalnie twój bełt, wbija się w jego ciało i zostawia taką ogromną dziurę w środku, w brzuchu tego zombiaka, powodując, że on prawie się zapada do środka. Więc próbuję go dobić kolejną strzałą i zadaję mu kolejne 17 punktów obrażeń i jak widzę, jest to skuteczne. Tylko że to jest zombie, a ponieważ nie zadaje żadnych obrażeń krytycznych ani świętych, to jest on w stanie się jeszcze zebrać do kupy, nie? Ma ten jeden życia. Rozumiem, że ta moja cięciwa nie zadaje świętych obrażeń. Nie, tylko po prostu od kwasu. Dobrze, więc staram się strzelić go jeszcze raz, licząc na to, że tym razem uda się go dobić skutecznie. I również się podnosi. Bo 19 rzucił. Najpierw 20, potem 19, więc niestety. Jest to tyle ode mnie. Widzisz, jak jeden ze strachów na wróble biegnie w twoją stronę. W sumie on zrobi dash, więc... Ale nie możesz cię zaatakować w tej turze. Drugi dobiega do wyjścia chatki. Ale nie może nic więcej zrobić w tej turze. Trevor, otrzymujesz 14 punktów obrażeń od trucizny. Nie, przepraszam, otrzymałeś tylko 7 punktów obrażeń od trucizny. 14 byś oberwał, gdybyś dostał pełne obrażenie. To ja wychodzę tutaj i w tym momencie Trevor wyciąga swój naszyjnik i z niego wydobywa się światło i to będzie moja akcja odpędzenia nieumarłych. Światło, które wydobywa się z naszyjnika Trevora, powoduje, że wszyscy ci nieumarli w jednej chwili idą do przodu i nagle... Nie, po prostu jak się rozpadają, jeden przy drugim. Piątka zombiaków w jednej chwili rozpada się z powrotem do bagna. Agata, otrzymujesz 23 punkty obrażeń od trucizny. Czyli jak dobrze liczę, to zostały tam 3 zombie i 3 strachy, tak? I Lizaga. Lizaga, tak. Najmniejsza. Elem Lizaga, from detal. Dobrze, to chciałabym rzucić na siebie Armor of Agathys. Okej. Okay. Masz dodatkowe 20 tymczasowego życia, tak, bańkę. Dobrze, i w tym momencie myślę, że chciałabym też wybiec z chaty i jak daleko jestem w stanie dobiec. 25 to max, tak? No to stanęłabym dalej też w strefie ciszy obok pins tutaj. Dobra. Okej, i na tym kończysz. I na tym kończę, tak. I trzymam dalej dziecko. I no jestem w strefie ciszy, więc nie mogę mówić, ale nie wiem, na ile Lizaga widzi mnie z tej czaszki, ale jeśli mnie widzi, to pokazuje, że mamy dziecko. Na razie ciężko ci powiedzieć, czy cię widzi z tej czaszki. Podnieś nad głową, tak. Podbiega do Trevora, ale ponieważ użył biegu, to nie może już użyć akcji. Rocky, otrzymujesz tylko 6 nie. punktów obrażeń od trucizny. Oberwałbyś 25, co by cię prawdopodobnie było bliskie poskładania, ale po pierwsze udał ci się rzut obronny na kondycję, a po drugie jesteś naturalnie odporny na truciznę, więc otrzymałeś 1/4 obrażeń tak naprawdę. To mógł siedzieć w tym punktów. Domu, ja macie. Rocky robi takie... jak w domu, obornik. Nie wiem, to ja się zbijam w kłębek i po cichu umieram. Nie wiem, mogę to zrobić albo uciec gdzieś daleko. Masz cele na ziemi, nie możesz bić Lizagi, bo lata, ale cały czas jest sporo celi, które są na ziemi, które można chlasnąć toporem. To Rocky jest wkurwiony już na maksa, leży tutaj na ziemi, nie czuje tego dymu i tego wszystkiego, co tam jest, tej całej mgły, która truje. Wszystko jest okej w tym względzie, ale jest wkurwiony, narasta w nim ta złość, oczy zalewają mu się krwią, zaczyna tam warczeć i chce tylko Lizagę zajebać, ale widzi, że ten strach na wróble zbliża się do przyjaciół. A po tych ostatnich miesiącach troszkę się uspokoił i ten tryb berserkera jest
chociaż w jakimś stopniu minimalnym pod kontrolą. Rocky biegnie do tego stracha na wróble i dzieli go dwa razy z topora z całej siły. Tylko to ma teraz w głowie. Masz trzy ataki przy okazji. Jeszcze masz jeden atak. Może padnie w końcu. Jeb! 24, 12, 41 obrażeń. Dobra, więc Rocky, podbiegasz do tego stracha na wróble, który stał koło Agaty i Pins. I trzema szybkimi ciosami, pierwszym ciosem ścinasz mu głowę, drugim go rozpoławiasz, widzisz jeszcze jedną wyciągniętą rękę w stronę Pins i ją też odcinasz. I ten strach na wróble tak się po prostu eksploduje w nawale ciosów Rockiego. I na tym kończysz. A, jeszcze jeden tamten strach miał cię pacnąć po drodze, czekaj, zobaczę czy... Biegnie za mną taki biedny, bo zapomniał. Strach na wróble, który był pod drzwiami, biegnie w twoją stronę i próbuje dosięgnąć cię swoimi szponami. Dwa razy robi zamach w stronę Rockiego kompletnie niecelnie. W tym momencie nieumarli, którzy otaczali chatę, zaczynają zbliżać się do Trevora. Trzy zombiaki napierają na Trevora, zasłaniasz się tarczą, one po kolei próbują do ciebie sięgnąć, gdzieś tam jeden uderza cię dosyć mocno. Zbroja jest w stanie zasłonić, więc czujesz tylko ten impact uderzenia, ale w miarę jesteś w stanie ich odepchnąć jeszcze od siebie. To Lyzaga. O, Jesus. Lyzaga unosi się w powietrzu, patrzy się w stronę pola walki i kieruje czar w stronę Trevora, który stoi blisko niej. Z góry z tej czaszki wystrzeliwuje energia. Przez chwilę widzicie jakby taka nekromantyczna, jakaś eteryczna dłoń wystrzeliła do przodu z wyciągniętym palcem. Ten palec dolatuje do Trevora, czujesz jak... Jakby siły życiowe były z ciebie w jednej chwili wysysane, ogarniają cię kompletnie te opary, przez chwilę dusisz się i nagle czujesz jak nogi ci się uginają pod tobą, opadasz na ziemię, nie jesteś w stanie ustać i padasz w bagno, tracąc przytomność. Pins. Dobrze, więc w takim razie Pins, widząc, że Trevor jest w nieciekawej sytuacji, a jednocześnie nie chcąc ryzykować braku Trevora, bo on jako jedyny prawdopodobnie jest w stanie uratować od tych zombie, chce podbiec do niego, gdzieś tam robiąc slide pod tym jednym scarecrowem, który tutaj jest, tak żeby nie wbiec w chmurę, gdzieś między tymi scarecrowami i tak dalej, i chce rzucić na Trevora czar leczący i leczę go za 7 punktów obrażeń i tylko tak uderzam cię w twarz i mówię tak, uciekaj. I pomagasz mu wstać jednocześnie, więc... Chcę się zastanowić, czy jeżeli Pins się by znalazła na plecach Lyzagi, w sensie fizycznie, dosłownie, to czy waga ich wspólna byłaby taka, że ta czaszka by spadła, czy to by nie pomogło? Czy ona jest na tyle stabilna się wydaje, żeby nie pomogło? Może... Nie wiesz. Nie wiem tego. W takim razie wykorzystuję swoją bonusową akcję, żeby przenieść się do wymiaru eteralnego, czy jakkolwiek on się nazywa, i schować się za Rockiem z powrotem, jeżeli mogę, bo skoro przybyłem stamtąd, to rozumiem, że mogę wrócić mniej więcej w to samo miejsce, więc znikam po prostu tam obok Trevora i... Pojawiasz się za Rockiem. Pojawiam się za Rockiem i kula się za nim trochę. Ten strach na wróble, który stoi tutaj przed Rockiem, on wydaje się dalej być skupiony tylko na tym, żeby napierdzielać Rockiego. Jestem dosyć nieskuteczny, Rocky z zapałem i z warczeniem. W momencie, w którym jesteś w tym berserku, nie bardzo możesz mówić, nawet jeśli w miarę się kontrolujesz, to dalej zachowujesz się jak warcząca dzika bestia, ale odbijasz ciosy tego stracha bez problemu. Trevor, jesteś dalej otoczony, ale możesz się podnieść, bo leżysz na ziemi, ale odzyskałeś przytomność, leżysz w błocie, widzisz nad sobą zombie, które się do ciebie gdzieś tam próbują dobrać, gdzieś tam zasłaniasz się tarczą. Możesz wstać, zużywasz wtedy połowę swojego ruchu, no i potem decyzja. Trevor jeszcze raz, leżąc dalej w ziemi, w błocie, tak mam mrocząc do siebie, na chuj mi były te kurwa esencje, i wyciąga naszyjnik w niebo, i z którego jeszcze raz wydobywa się to samo światło, proszę zabijcie. O, przynajmniej tyle. Okej, okay, więc leżąc na ziemi, widzicie tylko jakie oślepiające światło, które wydobywa się z Trevora, kiedy ono gaśnie, widzicie, że już tylko stoi strach na wróble, od którego Trevor się zasłania, te trzy zombiaki rozpadły się po uderzeniu światła. W momencie, w którym opuściły cię siły życiowe, potem kiedy oberwałeś, czujesz, że ta esencja trochę cię opuszcza. Generalnie być może był to powód, dla którego nie zginąłeś do tej pory, który utrzymał cię przy życiu. Okej. Okay. Masz 15 ruchu. No ale mnie wtedy ten okazyjny będzie na... Ma szansę, no to... Dobra, no i Trevor jakoś ostatkiem sił próbuje się podnieść i podnosi tarczę i próbuje się wycofać do Rockiego w strefę ciszy. Okej, okay, to jest atak okazyjny.
Trevor, podnosisz się z ziemi, próbujesz ruszyć w stronę swoich towarzyszy i czujesz nagle, jak kiedy strach na wróbli wbija w twoje plecy pazury. Czujesz jeszcze ostatkiem esencji, która blokuje twoją krew, żeby kompletnie wyleciała z twojego ciała. Ale znowu osuwasz się na ziemię, czujesz, że z tego możesz już nie powstać. Agata, Trevor leży jak coś. W takim razie Agata, widząc, że Trevor znów osunął się na ziemię, rzuca na niego swój czar leczący w jego najpełniejszym zakresie. Tak więc wykorzystam 5 ładunków. Korzystając ze swojej głównej akcji, Agata wysuwa się odrobinę ze strefy ciszy, obiera na cel tego stracha na wróble i rzuca na niego nieziemskie uderzenie. Trafiasz? Jeszcze jeden masz strzał w niego. To 2 pociski. To dalej tamtego poprzedniego. Najwyżej Roki pobiegnie. Roki szybko biega do tamtego. To jeszcze masz jeden więc promień. Próbuję drugi raz trafić. 2 po kolei promienie uderzają. Siano się sypie z tego stracha na wróble. Ale on jeszcze cały czas jest sprawny. Trevor, tymczasem czujesz, już po prostu jakbyś miał wyzionąć ducha, ale jeszcze uzdrawicielska magia prawdopodobnie bezpośrednio z źródła niebiańskiego jest w stanie utrzymać cię na nogach. Leżysz dalej w tym błocie, otwierasz oczy, ale jest już ci coraz trudniej, coraz gorzej jest z tobą, ale jesteś przytomny, leżąc na ziemi. Okej, Roki, wyciągnij mnie stąd, kurwa, z tego gówna. Ale najpierw, strach na wróble, który stoi koło ciebie, widząc twój ruch na ziemi. Oczywiście. Niech rzuci na mądrość, czy widzi ruch na ziemi. Ja jestem bardzo subtelny. Ale, więc po prostu leci z góry taki, tak, nawałnica tych takich uderzeń jego pazurów. Ty po prostu zasłaniasz się tylko tak tarczą, skulony na ziemi i liczysz na to, że cię nic nie stanie, tylko czujesz takie puf, puf. Nie trafia cię. Roki. Uła. A czekaj, czemu Roki oberwał truciznę, nie powinien? A, pobiegła za mną trucizna? Tak, już nawdychałeś się i tyle, że jeszcze ci w płucach zalega. Bo wciągnąłeś powietrze i trzymasz się teraz w płucach. Tak się wiesz, nadal w berserku, że trzyma tą truciznę. Przyzwyczajenia. Okej, twoja tura. To próbuję zdzielić toporem tego z stracha na wróble, który jest koło niego. Rozcinasz go od głowy w dół. On się rozpada na 2 części. Tak, nastąpiła dezintegracja skurwysyna i teraz biegnie Roki w stronę Trevora, żeby załatwić przeciwnika, który na niego napiera, bo to jest przyjaciel, więc trzeba go uratować. Masz jeszcze 2 ataki, jeżeli nie będziesz próbował łapać Trevora, więc miałbyś szansę go tymi 2 zabić, jeśli chcesz. I wtedy Lizaga zabije Trevora jeszcze raz. Lizaga i tak ma, może Lizaga i tak ma duży zasięg. A może go zabije jednym ciosem, zobaczymy, czekajcie. Roki podbiega do tego, leci z takim szarem, tylko warczy z podniesionym toporem i uderza go z całej siły, tak jeszcze z wyskoku. I przebiega i uderzasz, chlupnięcie, jak uderzasz w kałużę toporem. Ale to nie wybiło go z rytmu nawet Rokiego, bo tylko lekko się obraca na nodze, obraca topór w ręce i próbuje go w bok uderzyć z całej siły jeszcze jednym ciosem. Tym razem trafiasz, odcinając mu jedną rękę, która gdzieś odlatuje w błocko. A jeszcze jeden? Ja dopiero zauważyłem, że tam z tyłu stał, nie ruszałem nim przez parę tur. Jak się zaczaił, gnój. On cały czas był palcem, po prostu go nie używałem. O tak, no dobra. Jeden, który dobiegł gdzieś tam z tyłu, podbiega i próbuje chlasnąć Trevora i trafia. Więc Trevor, dalej leżysz tam w błocku i tak zasłaniasz się tą tarczą cały czas, żeby ci się nic nie stało. Jesteś taki słaby, już ta esencja puściła, już ten cały pobudzenie, już czujesz nawet taki trochę zjazd w tym momencie po tych wszystkich ciosach. Nie, no nie dawaj mi jeszcze zjazdu, jakby mam to. Nie będziesz czuł go fizycznie, ale czujesz go psychicznie. Po tych wszystkich obrażeniach, które otrzymałeś. No dobra, Lizaga. Lizaga patrzy się w stronę Pins i Agaty. I widzi cały czas Agatę z tym dzieckiem. I wypowiada potężne słowo, którego odgłos jest słyszany w uszach Agaty w jednej chwili. Nagle w jednej chwili widzicie, jak Agata tak dębieje, jakby ręce jej opadają i tak stoi, zaczyna chwiać się w miejscu, jakby kompletnie przestało do niej cokolwiek docierać. I to jest 8-poziomowy czar o nazwie Power Word Stun. Pins, widzisz to za swoimi plecami. Pins, widząc, że trzeba by zacząć jakieś obrażenie zadawać tej wiedźmie, przynajmniej, to próbuje po prostu zacząć do niej strzelać z kuszy, mając nadzieję, że
którykolwiek z tych strzałów okaże się skuteczny i zacznę robić jej cokolwiek. Pierwszy zadaje jej 19 punktów obrażeń, drugi kolejny 19 i trzeci 17. Co się dzieje? Doszliśmy do tego punktu? No dobrze, dobrze. Trafiłeś 3 pod rząd. Okej. Okay. Słyszycie tylko tam z góry, z tej czaszki jakieś takie jak te strzały wylatują. Po czym widzicie taki rozbłysk energii, który z góry jest. Czym był ten rozbłysk energii? Prawdopodobnie ją wkurwiłeś. O, okej. Okay. Więc teraz jest zdenerwowana, okej. Okay. Tak. Więc widząc ten rozbłysk energii, szybko chowam się za Agatą. I staram się skulić, tak. Podnoszę dziecko z ziemi, bo to jest moja interakcja jeszcze i trzymam je, zasłaniam się dzieckiem. Zacznij je dusić czy coś, żeby się zszokowało. Ale ono nie oddycha! Ale ona je traktuje jak dziecko. No właśnie, okay. O to chodzi. Okej, okay, jeżeli Trevor teraz rzuci nie, stą... Nie, aha, nie, nie Trevor, nie Trevor. Nie, oczywiście, że nie. Zaczynamy akcje legendarne, które i tak, chcę powiedzieć, że i tak... To na razie. Na razie też, bo podejrzewam, że chcę dokończyć robotę. No myślę, że pięć teraz ją wkurwia najbardziej. Dobrze pomyślałeś. Z tego wybuchu energii wylatują magiczne pociski, które po kolei trafiają pins. Dostajesz w sumie 9 punktów obrażeń od mocy. Trevor, twoja tura. Trevor w tym momencie leży taki, kurwa... Możesz wstać, cały czas możesz wstać. Nie, Trevor leży dalej, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Na razie. Okay. I w tym momencie zakłada tarczę tak na siebie, żeby zasłaniać nadal. I widzicie, jak zmienia się w skałę. I leży, wygląda jak po prostu jak taki posąg. Posąg, który się wywalił w błoto. Trevor skamieniał. I na tym kończę, no bo nie mam nic więcej. Dobra. Do roboty. Chyba, że... Nie no, musiałbym wstać, żeby zaatakować. Kolejna akcja legendarna. Kolejne pociski wylatują w stronę Pins od Lezagi. I zadają ci 12 punktów obrażeń. A w ogóle to koncentracja pada, więc wokół was nagle pada cisza. Ten strach na wróble dalej próbuje dobić Trevora, który leży na ziemi. Trafia. Czujesz ten cios? Niewiele. Dostałeś dosłownie 4 punkty obrażeń? Przez to, że kamienna skóra cię osłoniła? Mhm. Czujesz sobie nieodparty strach? Zaczynasz się tutaj, widzi taki kawał skały, który się trzęsie na ziemi ze strachu po tym ciosie, który otrzymałeś? Nie, no nie widzicie. Ja po prostu jestem posrany, ale to się nie zmieniło. Musicie mnie chronić na tym etapie, bo ja jej zadaję w tym momencie to bardzo poważne. Mogę to robić i bardzo duże, więc to jest... Generalnie łatwo w nią trafić. To powinna być tak. Generalnie łatwo ci w nią trafić bardzo. Masz wrażenie, tak, że ona jest... Właśnie widzę, że ona po prostu jest... Ja ją mogę napierdalać, tylko musicie mnie chronić. Bo ja może... pewnie musi potrwać, nie? Masz wrażenie, tak, ona może być żywotna, żyjąc wiele lat, ale, że tak powiem, strzelałeś do dużo trudniejszych do trafienia celów. Aha, nikt mnie już nie może uleczyć, bo Agata leży. Czy Agata na starcie swojej tury to rzuca? Z końcem. Sorry, to nie rzucała. To rzuć... Znaczy, to i tak stracisz turę, więc rzuć, ale zobaczymy, czy będziesz miała. 17, oparłaś się. Agata, zbierasz sobie wszystkie siły, jakie możesz. Wyrywasz się z tego otumanienia, które na ciebie spadło. Jesteś gotowa do działania. Ale musisz jeszcze chwilę zajmieć, zanim się pozbierasz. Rocky. To Rocky widzi, co się dzieje, że Trevor jest tam skamieniały, leży w tym błocie, widzisz przed sobą przeciwnika, próbuje go uderzyć z całej siły toporem, żeby go wykończyć. Nie masz z tym najmniejszego problemu. Po raz kolejny strach na wróble rozpada się. Rozbryzguje się, cały jestem we krwi. Nie we krwi, momencie... w sianie, ale okej. Okay. Jezu, we krwi. Tak siano, tak. Jako krew, siano. Tak. Ja to widzę jako krew. Na twojej głowie to jest krew, on widzisz czerwony, flaki, krew, wszystko, tak, chociaż flaki, to tylko siano. Się rozpyskuje, przede mną jest jakiś wielki smok ziejący ogniem, widzę go gdzieś tam w powietrzu, więc tylko próbuję, widzę Trevora, bo cały czas mam przebłyski, że to jest jednak przyjaciel i trzeba go ratować za wszelką cenę. Chwytam go, tą jego kamienną, upapraną błotem postać i próbuję uciec w stronę, uciekam, nie próbuję, spierdalam, uciekam w stronę dziewczyn, żeby się ustawić przed nimi. Ja mam jeszcze jeden atak, nie? No ale nic nie zrobisz z tej odległości. Możesz rzucić toporkiem. Mogę rzucić czymś. W Lezagę. Możesz w Lezagę, tylko będziesz miał minus 5 do trafienia, ale... To chyba warto spróbować, nie? Dobra, to teraz opisuję. Ona jest bardzo słabo uzbrojona, więc... No ta czaszka ją najbardziej osłabia. Ja mogę użyć swojej reakcji, żeby cię wzmocnić swoje trafienie. W ogóle... Ty jesteś tak, jesteś kawałem kamienia przestraszonego, który jest ciągnięty po ziemi, ale możesz. Ale kolega mnie wzmacnia, będzie dobra, rzucaj. Co toporem. Spieramy się.
To odsuwam się, uciekam z Trevorem, odkładam gryź tam na bok szybko, jeszcze łapię za toporek, który mam przy sobie i próbuję rzucić w tego smoka, który jest przede mną, który tam zdzieje ogniem. Co, w smoka czy w lizagę? On widzi smoka. Ale ja widzę smoka, no nie psuj mi mojej racji. Okej, sorry, przepraszam. Rocky jeszcze ciągnąc Trevora po ziemi, wyciągasz gdzieś z opasa jeszcze jakiś mały Trevorek, rzucasz nim toporkiem, rzucasz nim gdzieś tam przed siebie, on leci gdzieś w powietrzu, wpada do bagna i tyle. Ciągnie taki głaz za sobą wielki, tak tylko przez to jest zwerknięciem, ale to nic nie daje. To kończy się twoja tura i jest ostatnia akcja legendarna do jej tury, więc kolejne magiczne pociski lecą w pins. Please, nie zabijaj mnie, Lizago, o nie. Jeszcze otrzymujesz 15 punktów obrażeń od mocy i stoisz dalej na nogach. Strach na wróble. No, przez jeszcze jedną turę, bo Lizaga za chwilę. Strach na wróble, który był z tyłu, podbiega do Trevora i próbuje go jeszcze dobić na ziemi, kiedy on tam leży. Raz trafi. Jeden z ciosów cię jest w stanie lekko porycować, co zrywa twoją koncentrację i przerywa ci kamienną skórę, ale jeszcze ten cios liczy się na kamienną skórę. Więc otrzymałeś 2 punkty obrażeń, co jesteś w stanie wytrzymać. Dobra. Lizaga. To żegnajcie. Dobra. Lizaga patrzy na was wszystkich. I rzuca jakiś fireball i kurwa. Pamiętaj, i że PiS trzyma dziecko. Lizaga coś krzyczy w niezrozumiałych im języku z góry i nagle czujecie, jak bagno pod wami zaczyna jakby się ruszać. Nagle czarne macki wystrzeliwują z podłoża i zaczynają wić się wszędzie wokół was, próbując was schwycić. Każdy z was na początku swojej tury musi zrobić rzut obronny na zręczność. Jeśli rzut obronny się nie powiedzie, otrzymujecie 3d6 obrażeń miażdżonych i zostajecie pochwyceni. Zaleta, jeżeli wam się uda taki rzut, nic. Więc Pins, na początku tury rzucasz rzut obronny na zręczność. Musisz rzucić 17 lub więcej. O, no, zręczność jest twoją... 3d6 w takim razie. Więc umieram, dzięki, to cześć. 10 punktów obrażeń dostajesz. Więc przewracam się w tym bagnie. Więc widzicie, jak jedna macka uderza Pins, Pins się przekręca, na siebie ma upaść i wtedy macka owija się wokół niej i ją podnosi i trzyma jak kraken trzymający swoją ofiarę w powietrzu. Trevor. Chyba mam na minusie w ogóle, więc na razie. 3d6. 7 punktów obrażeń. Masz jeden punkt życia, stoisz. What the fuck? Jesteś pochwycony. Ulecz mnie, postaw mnie na nogi, proszę cię. Jesteś pochwycony, więc nie możesz się ruszać. Ale mogę rzucić czar. Ale możesz rzucić czar. Masowe kojące słowo i to rzucam z czwartego kręgu. Michele Arcangele, defende nos in proelio. I wszyscy powinniście coś czuć. 6. 1-1. Co jest? Ale stoisz, Pins. Przy czym też jesteś pochwycony oczywiście. Agata, musisz rzut obronny na zręczność zrobić. Proszę, traf. 7. 3d6. I będziemy wszyscy powiązani. 12 punktów obrażeń. Co jeszcze wytrzymuje twój Armor of Agathys? Ale rozumiem, że to nie zadaje Lizadze obrażeń, no bo to nie ona mnie walnęła. Ale jesteś pochwycona. Okej. Strzelaj do niej. Strzelaj do niej, po prostu wypierdolaj, tak, żeby je zdjąć tą kurwa ognia. Właśnie... nie mam slotów. Aha. Daj spokój. To jakby... Walcz z tego, co masz. No, jedyna opcja to jest... Tak, moja najlepsza opcja w tej chwili to nieziemskie uderzenie, więc tylko, to właśnie próbuję ją zrobić. Jeżeli masz leczenie, to lecz też mnie to najlepiej, bonus, bo ja wtedy... bonusowej akcji. Będziesz miała 3 kostki, jeszcze tak. To jeszcze drugi promień. Minimalnie wytrzymała koncentrację i przerwała się jej koncentrację. Yeah, fuck. Po kolei, tylko czy trafi... Tak, trafiłaś. Dobra, patrzę, bo ja muszę odejmować 5 od twoich strzałów niestety, ale trafiają oba. Więc w jednej chwili dwa pociski od Agaty, jesteś gdzieś tam, wiesz, ta macka cię gdzieś zgniata w tym momencie, otrzymujesz, wystawiasz jedną rękę przed siebie, dwa promienie światła wylatują, oba powodują, że ta czaszka gdzieś tam się dwa razy zatrzęsła i w jednej chwili nagle macki puszczają was i chowają się z powrotem do bagna. To w ramach swojej bonusowej akcji rzucam jeszcze tyle, ile pozostało mi w ramach mojej mocy uzdrawiające światło na Pins. Za 14 cię uleczyła. Okej, dobra. Pins jest troszkę bardziej na nogach, jest szansa, że przeżyje, chociaż zanim, żeby móc atakować dalej. No dobra, i na tym kończysz, tak? Na tym kończę. Rocky.
Masz jeszcze jeden cel, który stoi obok ciebie, z którym możesz coś zrobić. Zatłucz go, bo mnie zabije głupi patyczak. Jego jebnę, on jest już mój, tylko co później zrobić, bo będą jeszcze dwa ataki, nie? Jednym go raczej nie zabijesz chociaż. Wal w niego, jak go zabijesz, będziesz miał jeszcze ataki, to się będziesz zastanawiał. No i atakuję skurwysyna, który stoi przed nami, ostatni, który stoi poza tą wiedźmą. Pierwszy cios trafia, 18 mu wrażeń, ale on stoi. I drugi 20, i jest! Zbadł! Roki niszczyciel strachów na wróble rozwala ostatniego stojącego na ziemi przeciwnika. Wyjąc dziko. Rozszarpuje, po prostu ksiano leci wszędzie, gdzieś kapelusz słomiany poleciał. Roki jest w takiej burzy lecącego siana wszędzie dookoła. Czy... Pewnie zasłonię pis, ale jakby się rozpędził i wypierdolił z całej siły w tą czaszkę, to do 20 zrobił. Metrów byś nie doskoczył. Aha, okej. Okay. Wyciągnij linę, zrób lasso interakcją swoją i rzuć na nią i złapę. Nie da rady? Nie. A jak przywiążę miecz na linę i próbuję rzucić, albo czymkolwiek. Treworem, ale już nie jest z kamienia, niestety. Już nie jestem z kamienia, bo mi wytrącił... To i tak rzucę treworem w szale. Dobra, ja mam jeszcze czym rzucać. A mogę z mieczem jeszcze próbować nią rzucić? Broń improwizowana masz. Broń, to nic nie zrobi. Nie, nic nie zrobi. Nic nie zrobi. To mogę się tylko ustawić pozycję obronną i przed dziewczynami, tak? Teoretycznie tak, ale pozycję obronną już nie możesz przyjąć. Ostatniego ataku nic nim nie zrobisz prawdopodobnie. Porów też nie mam, niczego nie mam. Dobra, kończysz? To... Może bułką chociaż. Rocky biegnie w stronę przyjaciółek i osłania je w razie ataku ze strony Lizagi. Okej, to Lizaga. Okej, to Lizaga krzyczy: mam już tego dosyć! My też. Wyprowadza się. Karen! Wyprowadzam się do Walaki. Zielony promień z tamtąd wystrzeliwuje w stronę... No jeszcze przywołaj resztę wiedźm, no proszę cię. W stronę Trevora, który stoi ledwo się chwiejąc. Oczywiście. Nara. Disintegrate! Ja już nie mam leczenia jak coś. Mogę podbić go osłonić jakąś akcją czymkolwiek? Jeżeli bardzo chcesz i chcesz wskoczyć przed niego, to możesz to zrobić, jeżeli to się stanie. Tylko, że to jest... Dobra, no to... Żegnajcie. Nie no, jak cztery. Okej, okay, więc chcesz wskoczyć przed Trevora, zginiesz. Tak, no amen. Amen, nie macie. Jeśli chcesz, możemy to opisać, ale... Mogę się pozwolić to zrobić, ale... Ale to jest śmierć. To trudno, no nic innego nie mogę zrobić, no. To będzie śmierć. Okej. Okay. Nie, no nie... No bo ty nie przeżyjesz. Mogę na to pozwolić. Ale ty nie przeżyjesz. No ale to będzie, wiesz... Jeżeli chcesz zrobić heroiczną śmierć i rzucić się przed niego, mogę ci na to pozwolić. To jest twoja decyzja. To był jej prawdopodobnie ostatni mocny czar, jaki jej został, więc... Jest szansa, że Pins ją zaraz zabije, ale... No ale ktoś z nas zginie, albo Trevor, albo ja, no tutaj nie ma... Jeden z was jest martwy. To jest 60 punktów obrażeń, więc tak czy inaczej Rocky ma za mało, żeby to wytrzymać. No ja to zrobię na pewno, bo to jest postać by tak zrobiła, to nie ma wyjścia. No dobrze. No. Więc zielony promień wylatuje z tej czaszki, lecąc prosto w Trevora. Trevor, jeszcze zrzucasz z siebie trochę ten strach, który cię ogarniał, ale widzisz promień, który niechybnie zbliża się do ciebie. Wiesz, że to jest twój koniec. Rocky widzi, że ten promień zbliża się w stronę Trevora. To szybkim ruchem wyskakuje przed niego i tylko w ostatniej chwili obraca się do niego, tylko robi tak głową i patrzy prosto na Lizagę, rozkłada ręce i zakrywa go własnym ciałem. Promień dolatuje do Rockiego i widzisz Trevor stojąc za nim, jak przebija go na wylot. I od miejsca, w którym go trafił, jego ciało dezintegruje się na twoich oczach. Jakby ten promień rozchodzi się po całym jego ciele, od samego środka, ogarniając go po chwili w całości. Patrzysz, kiedy z twojego przyjaciela pozostaje tylko unoszący się na wietrze popiół, a topór z brzękiem opada do bagna. Rocky został zdezintegrowany.
Więc możesz... Kurwa mać. Nie. O Jezus. Widzisz, co się stało? Widzisz Trevora, który stoi jeszcze kompletnie osłupiały. W bagnie leży tylko topór waszego towarzysza. Więc wiedząc, że jedyna szansa na to, żeby cokolwiek z tego jeszcze było, jedyna szansa na to, żeby ta śmierć nie poszła na marne, próbuje po prostu dalej atakować Lizagę. Żeby po prostu ją zdjąć, żeby wszystkie siły po prostu walnąć w nią. Czy ona wygląda, jakby była tak bliżej końca swojego życia, czy nie? Ciężko ci zobaczyć, ona jest cały czas w tej czaszce. Jesteś w stanie znajdować otwory w tej czaszce takie, żeby ją trafiać, ale przyjrzeć ci się jej jest ciężko. Dobrze, to spróbuję rzucić na nią w takim razie najpierw znak łowcy, żeby dawać jej więcej obrażeń trochę, wykorzystując swoją bonusową akcję, a potem... To masz dwa strzały jeszcze, tak? Wtedy. A potem po prostu strzelać do niej i próbować. Jeden atak jest krytyczny. Okej. I zadaje jej 29 punktów obrażeń. To drugi atak ma szansę, to ci tylko powiem. I drugi atak nie trafia niestety. Pierwszy strzał z potężną siłą wylatuje, przecież tamten okrzyk, który jest w stanie prawdopodobnie obudzić każdego, nie wiem, zmarłego na bagnie. Prawdopodobnie w walaki słychać krzyk Lizagi, która właśnie otrzymała prawie że śmiertelne obrażenia. Jednakże czaszka utrzymywana jej magią dalej unosi się w powietrzu, to oznacza, że wiedźma wciąż żyje. Być może ten krzyk wytrąca cię z równowagi, Pins, i drugi strzał wylatuje, nie trafiając w nic. Trevor! Kurwa mać, Trevor jest w lekkim szoku. Trevor, widzisz ciągle topór leżący w bagnie, widzisz... Słyszysz krzyk Lizagi z powietrza. Mhm. Daj mi sekundę, bo ja teraz przeżywam szok lekki jako gracz, autentycznie, więc daj mi chwilkę tutaj emocje przeżyć. Dobra, w takim razie Trevor cały czas jest w szoku, troszeczkę nie wie co mówić, praktycznie cały czas patrząc na ten topór, wyciąga bandaże i zaczyna się bandażować, jakby w ogóle nie myślał na tym. Dla 15 punktów się uleczyłeś. Więc całkiem nieźle. Trevor wyciąga rękę przed siebie i próbuje powiedzieć zaklęcie, ale słowa nie wychodzą, nie potrafi, jest jakby się łkał w tym momencie. I znikąd nagle w powietrzu wystrzeliwuje bicz święty. Bicz natychmiast wędruje w kierunku Lizagi i stara się ją trzasnąć. Trzasnąłeś. Tak, ale jeszcze dodaje do tego swoją, jeszcze w tym momencie, w ostatniej chwili, bicz błyska energią świetlną, taką z niebios, i stara się jeszcze mocniej ją uderzyć w ostatniej chwili. Słyszycie już stamtąd sapanie, jakby Lizaga była na skraju wytrzymałości. Czaszka zaczyna, wydaje się, że się obniża powoli, tak jakby ona traciła siły, i magia, która trzyma tą czaszkę, również ją powoli obniżała, ale ten spadek jest bardzo, bardzo powolny. Agata. Zapierdol, kurwa. Agata po prostu wysyła w stronę Lizagi kolejne nieziemskie uderzenia. I pierwsze nie trafia. I drugie chyba też nie trafia. Tak, 4 i 6 rzuciłaś. Jesus. Dwa po kolei strzały wylatują w tamtą stronę. Lizaga jest w stanie najwidoczniej tak skręcić tą czaszką, żeby oba przeleciały właściwie w ten sposób, że czaszka była dokładnie pomiędzy nimi. Co daje Lizadze jeszcze jedną akcję. Lizaga w tym momencie wystawia rękę przed siebie, kierując ją gdzieś w stronę Pins, która ją cały czas najmocniej uderzyła, i strzela w ciebie z czwartego poziomu po prostu magicznymi pociskami. Na całe szczęście widzicie, że musi być tak wykończone, że już właściwie nie ma nic. Te pociski wylatują, wydają się być jakieś takie dosyć niemrawe, bo były z czwartego poziomu, mimo tego otrzymujesz tylko 12 punktów obrażeń, tyle co wcześniej, zwykłymi pociskami. Traci koncentrację na Hunter's Mark. Generalnie, na całe szczęście, Agata się uzdrowiła, więc jesteś w stanie wytrzymać te wszystkie uderzenia. Więc, Pins, prawdopodobnie opiszesz, co się stanie. Więc Pins w takim razie wychyla się za Agaty, robi kroki, po prostu robiąc powolne kroki w kierunku Lizagi, próbuje strzelać do niej kolejne bełty. Niech któryś z nich trafi, proszę. Pierwszy zadaje 19 obrażeń. I opiszę, co się dzieje. One po prostu kolejne wylatują gdzieś tam w tą czaszkę, tak. I ta czaszka, zakładam, że już na tym etapie buja trochę i po prostu w pewnym momencie robi fikołka, obraca się i po prostu ta czaszka robi pewien obrót w powietrzu i Lizaga po prostu wypada z niej. Widzicie, jak ona jest taka poprzebijana tymi bełtami już w tej jej krucze futro, ona gdzieś wylatuje. Czaszka ląduje gdzieś w błocie, tak, pewnie obok. Lizaga trafia obok w błocie, czaszka wpada w inne miejsce
Izaga leży już nieruchoma z wystającymi z klatki piersiowej trzema bełtami. Widzicie, że jeszcze w kilku miejscach ma powbijane inne. I na chwilę wszystko cichnie. Trevor, wszystkie te strach, wszystko co miałeś, to wszystko puszcza w jednej chwili. Zdajesz sobie sprawę, widząc leżący na ziemi topór, wszyscy go zauważacie. Nic więcej poza toporem nie pozostało tutaj. W tym momencie Trevor pada na kolana i zaczyna po prostu szlochać. I słyszycie tylko cichutko, jak wywołany duchowy bicz jeszcze trzaska zwłoki Lizagi samotnie. Agata podchodzi do Trevora i nic nie mówi, tylko siada po prostu obok na tym bagnie i opiera głowę na kolanach i nic nie mówi nawet. Nie wydaje dźwięku. Pinch stoi po prostu w tym miejscu, w którym stała i wpatruje się w ziemię. Kiedy tak stoicie, nagle do waszych uszu kawałek za wami dochodzi znowu płacz dziecka. Zdajcie sobie sprawę, że golem nie przestał działać, kiedy Lizaga umarła. Ale jest to golem. Nigdy nie dorośnie, nigdy się nie zmieni, nigdy niczego się nie nauczy. Zawsze będzie tym, czym jest. Leży gdzieś w bagnie i beczy. Trevor nie zwraca na to uwagi, dalej jest przejęty śmiercią przyjaciela. Agata czuje dyskomfort, słysząc płacz dziecka. Zdaje sobie sprawę z tego, że no nie jest to prawdziwe dziecko, tylko sztuczny twór, ale no mimo to trąca to jakieś czułe struny, tak więc rozgląda się i szuka wzrokiem tego zawiniątka. I jeśli jest tam gdzieś, to podnosi i jakby tak siada z powrotem i przygląda się po prostu temu golemowi. On po prostu beczy, jak dziecko. To Agata tak bardziej instynktownie zaczyna po prostu kołysać golemie niemowlę i licząc, że po prostu przestanie płakać w jakimś momencie. Czy to, że ono płacze, wydaje mi się w jakiś sposób nietypowe, patrząc na to, że wasiłka po wyjęciu kamienia nic nie robiła, jakby nie wyrażała żadnych emocji. Możesz rzucić jakieś proste na sztuki tajemne. Rzucam 10. Ciężko ci powiedzieć, może został w jakiś inny sposób stworzony. Nie wydaje się, żeby posiadał, że tak powiem, wyższe funkcje. Że to jest jedna po prostu z nich, które gdzieś tam miała. A czy reaguje na to, co Agata robi? Wydaje się tak. Uspokaja się w jakiś sposób? Wydaje się po chwili uspokajać. Chodzę w takim razie po polu bitwy dookoła, jakby nie mając nic innego do roboty i zbieram gdzieś tam pojedyncze bełty, które gdzieś jeszcze zostały. Jakby próbując sobie znaleźć cokolwiek do zrobienia w tym momencie. Oskar, ty chcesz, żebyśmy jeszcze coś dzisiaj robili? Znaczy zakładam, że jakiś... Nie wiem, jakiś... Bo to będzie bardzo krótkie, więc zakładam, że jeszcze coś... Okay. Jeszcze chwila powinny... Nie wiem, tak? Czy mamy to tak zostawić? Znaczy wasza decyzja. No, myślę, że chyba powinniśmy zostawić. No, myślę, że cokolwiek teraz byśmy nie robili, będzie sztucznie brzmiało bardzo. Okay. No. To tylko dam jakiś epilog tego. Więc zostajecie tak na bagnie, które teraz już kompletnie ucichło. Nawet kruki, które wrzeszczały z klatek, wydają się również teraz umilknąć. Panuje wokół was kompletna, niezakłócona niczym cisza, kiedy nawet mały golem wydaje się, że zasnął.